Proszę, były motywy ich działania. Siła ugiął się przed szantażem. Tłum był zmanipulowany, przekupiony i bezmyślny. Faryzeusze trwali w błędzie przekonani o własnej nieomylności albo obawiali się utraty wpływu. Efekt jednak był ten sam. Skazanie Jezusa. A tym samym odrzucenie Boga, Jego praw, Jego miłości, utrata komunii z Bogiem. Przeróżne są motywy sięgania po alkohol. Pod naciskiem otoczenia, ze strachu przed odmiennością, dla doznania ulgi, dla obyczaju. Bardzo wielu nie potrafi zachować umiaru. Upijają się, wymyślają różne wytłumaczenia i próbują się usprawiedliwić. Ale żadne motywy i żadne usprawiedliwienie nie zmieni faktu, że pijaństwo oddala człowieka od Boga, że zabija miłość do ludzi, że jest przyczyną ogromnego grzechu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas Cię. Któryś za nas cierpiał. Chryste, zmiłuj się nad nami, tu
choroba alkoholowa, na innych współuzależnienie, na innych syndrom dorosłego dziecka alkoholika. Zadowolność może to być rozwód, niezrozumienie, samotność, zdrada, jakaś nieuleczalna choroba. Nie ma się co oszukiwać. Każdy ma swój. Mimo kolejnych upadków ciągle próbowaliśmy.